Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rosie? Tak, jasne, że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama, czy ze mną, Rosie? Z tobą, Kitku. Dobra odpowiedź. Kitek, po co te pytania? Ja piszę gazetę Życie podwórka i ty jesteś moim pierwszym tematem. Słuchaj tego. Rosie na Oliwia koło skutera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładne, Kicek, ale nie jest bardzo ekscytujące. O, to co powiesz na to? Rosie na Oliwia koło skutera! Mknie szybciej niż kiedykolwiek! To brzmiało bardziej ekscytująco. Ale Oliwinie skutera takie nie jest. Rozumiesz? Tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rosie. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety i mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Łóżko Bruna jest idealnie dojrzałe. Niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze. Na mocy czarnej magii. Umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie. Wznieś się na drzewo, gniazdo. Wznieś! Ra! Ra! Och, no dalej leć, gniazdo, leć! Skakuj tam! Ra! To jest problem z gniazdami. Nie są pomocne. A to drzewo jest głupie. Ra! Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosie ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko odnaleźć. Jesteś gotowy, dębiak? O, dzień dobry. Ouch. Dobre, dębiak. Filip? Filip? Gdzie jesteś? Filip kopie piłkę prosto w nos dębiaka. Potem śmiejąc się ucieka. O, co za świetna historia! Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio? Naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie. Widzisz? Mówiłam, że musisz trochę powęszyć. A? Oj, no już, Kicek. Tylko zerknę. Musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy. Do domku, Rosie. Do domku, Kicek. Pospiesz się, Kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! To pokaż mi ją. Jej! O, no dalej, Kicku. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, Kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem, Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę? Świetny pomysł, Kicku.
Zaczynajmy dostarczanie. Pospiesz się, dębiaku. Ja chcę czytać. Tu jest napisane, że dzióbek uważa drzewa za głupie. Co za policzek. Jesteś pewien, że tak powiedział, kitku? Dzióbek uwielbia drzewa, zwłaszcza gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz, wszyscy idą w naszym kierunku. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej, wszyscy niosą moją kasetę. Czy mogę teraz zerknąć? Proszę bardzo. O, kicku, coś ty narobił. Kicek? Nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie, tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. O, rozumiem. I nie kopnąłem piłką w nos dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz? Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko Bruna, a nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, kicku. Jestem pewna, że kicek nie chciał wszystkich zasmucić. I z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł. Prawda, że był? Był. Tak, oczywiście, że był. Świetny pomysł. Twoja gazeta to cudowny pomysł, kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne i cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosie. Chodź, Rosie. Mamy do napisania gazetę. Jak to my? Spójrz, jest moje duże zdjęcie. Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru. Hej, a tutaj jest dowcip. Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Wow! To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, kicek. Dobra robota, kicku. Tak, wspaniały ja. Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. Nie pękaj. Ale jajka wcale nie mówią. Nie mają ust. Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej. Co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki, bo jajka nie mają ust, do drugiego? Nie pękaj! Co o tym myślisz, Rosie? Rosie? Rosie!
Zagadka bulgoczącego hałasu. Ha, zbudowałaś! Uwielbiam nocowanki. Ja też, Rosie. Zawsze jest fajnie, kiedy zostajemy na noc u ciebie i Kicka. Tak, ponieważ wtedy mogę zrobić to. Czas na mleko. Mam je! Po walkach na poduszki chce mi się pić. Pić? Roślinki, prawie zapomnieliśmy, im też chce się pić. Chodźcie, dajmy im piciu. Przygotuj się, Kicek. Zobacz, to jest wąż. Ach, nie boję się wcale węży. Ja też nie. Okej, Kicek. Dobry wąż. Dobranoc. Dobranoc, Rosie. Wstydziłbyś się, Kicek. To nie byłem ja. Więc jeśli to nie Kicek, to skąd był ten hałas? Ten hałas jest zabawny. Zastanawiam się, co go robi. Hałas? Nie powiem, że nie zauważyłem. Może Rosie będzie wiedziała, skąd dochodzi ten hałas. Co to było? Ktoś jest przy drzwiach. Chodźmy, Rosie. Zobaczmy, kto to jest. Tylko my. Cześć, Dziubek. Bruno, czy wy też słyszeliście ten hałas? Tak, zabawny, prawda? Cóż, ja nic nie słyszałem. Ten hałas! Zastanawiam się, co go robi. Nie wiem. Dowiedzmy się. Może to jest potwór? I ma 3 głowy. I 16 nóg. I fioletowe i żółte włosy. La 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 la. Już dobrze, Dziubek. Oni tylko udają. Nie musisz już się bać. Bać? Och nie! Nawet jeśli jest to potwór, mogę sprawdzić, że zniknie. Jeśli tylko zechcę. Jestem tu tylko po to, żeby sprawdzić, czy wam nic nie grozi. O, nic mi nie jest. Absolutnie nic. No, już dobrze, Bruno. Jest okej. Już w porządku. Hałas z całą pewnością dochodzi z zewnątrz. Myślę, że już kiedyś słyszałam podobny hałas. Może to burza? Ale nie jest pochmurno. Nie ma żadnych chmur. Albo deszczu. Och, uwielbiam burze. Im głośniej, tym lepiej. Ja nie. Burze są straszne. Ja nie boję się burzy. Nie boję się niczego. Dokąd poszedł Dziubek? Tu jesteś, Dziubek. Co ty robisz? Ja tylko sprawdzałem łóżko. Nie ma na to teraz czasu. Chodźmy na zewnątrz i dowiedzmy się, skąd dochodzi ten hałas. Może burza z piorunami jest pod ziemią? Nie sądzę, że burza tak potrafi, Bruno. Ale ziemia się trzęsie.
Chodźmy to zbadać. Ja nie sądzę, że powinniśmy. Jest bardzo ciemno. Już nie jest. Ostatni na placu zabaw to burczący potwór. Potwór? Gdzie? Poczekajcie na mnie. To nie jest pora na zabawę. Słuchajcie, zwierzęta i trampolina wydają zabawne dźwięki. Może to jest to, co słyszeliśmy? Nie, oni nie robią takiego samego hałasu, ani tak głośnego. I znowu jest! Dziubek? Ups, nie zaraz ze mnie, poślizgnąłem się. Co to za hałas? To z pewnością bulgoczący potwór. Brzmi dokładnie jak on. Zobaczmy, czy możemy podążać za hałasem i dowiedzieć się dokładnie, skąd pochodzi. Tędy. Nie bądź głuptaskiem, dzióbku. Hałas dochodzi stamtąd. Nie, zdecydowanie nie stamtąd. Chodźmy i zapytajmy dębiaka. On powinien wiedzieć, co robić. Zaczekajcie na mnie! Lubię wałuczki. To małe żołędzie robią ten hałas. Żołędzie nie są wystarczająco głośne, żeby robić taki hałas. Nie powodują też, że ziemia się trzęsie. I jak dębiakowi udaje się przy tym spać? Co? Gdzie? Kto? Witajcie. Co wy wszyscy tutaj robicie? Jest środek nocy. Nieznośny hałas nie daje nam spać i nie wiemy, skąd on się wydobywa. Myśleliśmy, że to burza z piorunami. Albo potwór! Ha! Nic nie słyszałeś? Nie. Opiszcie mi to. To chyba brzmiało coś jak to. Gul. Gul, gul, gul. Gul, 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 gul. Nie, to raczej idzie tak. Bo, bo. I tak. Wow, Ola! Nie Ola. Dębiak. Przepraszam bardzo. Bardzo mi przykro. Przestań w końcu robić ten okropny hałas. Przepraszam, dzióbek, ale nie wiem jak. Brzmi zupełnie jak mój brzuszek, kiedy jestem głodny. To jest to. Korzenie dębiaka muszą hałasować. Chcecie się jeść czy pić, dębiaku? Cóż, nie padało już kilka dni, więc może moje stare korzenie chcą pić. Chodźcie wszyscy. Przynieśmy trochę wody dla dębiaka i dajmy mu się napić. Ups, przepraszam, dziubek. Wystarczy już, Bruno. Teraz moja kolej. Dziękuję wszystkim. Czuję się teraz o wiele lepiej i nie powinno być już więcej dziwnych hałasów, które nie pozwalają wam spać. A jeśli o tym mowa, czy wy nie powinniście dawno już być w łóżkach? Tak, lepiej już pójdziemy. Dobranoc, dębiaku. Dobranoc wszystkim. Rosie? Tak? Cieszę się, że nie mam bulgoczących korzeni. Mój brzuszek wystarczająco hałasuje. Ale gdybym miał korzenie, myślę, że wolałyby pana nową kanapkę. Dobranoc, kicek. O nie. Thank you.
Mały miś. Kicek, ruszasz się? O, już wie, jaki tu siedzę. Czy mogę już zobaczyć? Nie, dopóki nie skończę twojego portretu. A teraz nie wierć się. A kto to? Nie podglądaj, kicek. O, witaj, Bruno. Witaj, Rosie. A oto on. I oto kto, Bruno? O, gdzie on zniknął? Mały misiu. Zjeżdżam! Mały miś jest moim siostrzeńcem. Dzisiaj się nim cały dzień zajmuję. Słodki, prawda? Tak. Yeah. Witaj, mały. Misiu? A, czerwony! Tam! Lepiej tego nie rób. Huśtawki! Dobrze, już idę, już pędzę. Ależ on jest żywy. Chyba muszę zacząć od nowa, kicek. Tasio! Jestem Dziubek. A ty kim jesteś? To mój siostrzeniec, mały miś, jest taki uroczy. A ty taki spóźniony. Twoje gniazdo. Tak, miałeś mi dzisiaj pomóc nazbierać patyczki. O, przepraszam, zapomniałem. Zajmowałem się małym misiem. Zapomniałeś. Przyjaciele nie zapominają. Ptasiu! Dziubek! O. No cóż, jeśli on ma nowego przyjaciela, to ja też wyczaruję sobie nowego przyjaciela! To nie jest dobry pomysł. Nie wierz się. Jest super. O nie! Nie zostaw mnie! To są moi bardzo dobrzy przyjaciele, Rosie i Kicek. Słucham? Puszek mówi cześć. Puszek? Nikogo tu nie ma. Głuptasie, to dlatego, że jest magicznym, niewidzialnym przyjacielem. Niewidzialnym? Tak, nie widać go. Jest niewidzialny. Aha. Cześć, Puszku. Witaj, Puszku. Chodź, Puszku, pokażę ci plac zabaw. Nie! Nie! Chyba już pora na drzemkę. Nie jesteś jeszcze zmęczony? Ptasio! O, tak mi przykro, że zapomniałem, Dziubku. Nie szkodzi. I tak mam nowego przyjaciela. Poznajcie Puszka. Jest magiczny, niewidzialny i niezawodny. Nie tak jak inni. O, Ptasio! Dziubek! Przepraszam, maleństwo, ale Dziubek chyba nie chce się bawić. No tak!
Zapytaj ładnie, to może pozwolę ci się pobawić. Kim jest to maleństwo? To mały miś. I chciał się przejechać waszym autkiem. No jasne, że może spróbować. O, wow! O, dziękuję. Przyda mi się przerwa. Jest cały twój. Dzięki, super. O. Słodki. Ale psotnik. Idź już spać, ja ci wszystko mogę dać. Tylko proszę, pójdź już spać. O, wreszcie, wreszcie śpi. Ptasia! Jesteś taki śmieszny, Puszku. Hej, Dziubek, patrz na nas. Chcesz się trochę przejechać? Oj! Uważaj, gdzie jedziesz! Bo mało co nie przejechałeś, Puszka. O, przykro mi. Ja go nie widziałem. Bo on jest niewidzialny. Chodź, Puszku. Pokażę ci wzgórze Dębiaka. Tam jest spokojniej. Ptasio! Nazywam się Dziubek! Ale ładny uśmiech. Dziękuję, Rosie. Mówiłam do Dębiaka. O, dziękuję. Ale twój też jest ładny. Nie pytaj! Nie chcę o tym rozmawiać! Co się stało, Dziubek? Nie chcę o tym rozmawiać. Bruno zapomniał o zbieraniu ze mną patyczków. A wszystko przez tego małego misia. Chyba jest zazdrosny. Nie ruszaj się. Myślałem, że jak ja też będę miał nowego przyjaciela. Puszka? Tak, to on będzie... Zazdrosny? Tak. I że będzie bawił się ze mną. Ale on nadal woli bawić się z małym misiem. Hej, Rosie! Widziałaś małego misia? Jest taki słodki! Bruno jeszcze nigdy nie był taki zmęczony. Ptasia? Ptasia! Dziubek! A więc, jeśli mały miś chce się bawić z tobą, a ty chcesz się bawić z Bruno, czemu nie pobawicie się wszyscy razem? Bruno się chyba bardzo ucieszy. Ptasio! Dziubek! Dziubek! Ładny! Tak uważasz? Nie mówiłeś mi, że mały miś jest taki uroczy. O, Dziubek. Przepraszam, że zapomniałem. Zgoda. Zgoda. Dziubasio! Gotowy? Lubię pączki. No dobrze, Rosie, pokaż. Tada! A gdzie jestem? Tu. A, tak długo grzecznie siedziałem. I to ja? Ja już od lat się nie ruszam. Rosie? Tak, Kicku? Kto jest twoim przyjacielem? Ty, Kicku. Skoro tak, to czemu jestem taki mały na tym obrazku? Bo w życiu najpiękniejsze są te małe rzeczy. Ciastka, słodycze i truskawki, jajka i te małe miętuski. Wow, ale nie osy. Wow, pomocy! Nie! Kicek.